Próbuję coś drukować z gumy. Powiem wam, że to droga przez mękę. Nie jest to takie proste. Kombinuję z ustawieniami. Na razie jakoś to tam idzie, ale w strasznych bólach. Materiał nie jest taki jakiś gładki. Taki jakby wygląda, jakby się spieniał, jakby się ten filament spieniał. Co chwilę mam też problem, tutaj powstaje taka pętelka, ten ekstruder, tak? Ten napęd wpycha filament, ale on jest na tyle miękki, że co chwilę wychodzi bokiem. Może za chwilkę się znów tak stanie, to pokażę wam, jak to wygląda, o co chodzi. No coś tam idzie, ale zobaczę, jak to finalnie wyjdzie. To ma być taka gumowa rolka. Jeżeli to się nie uda, to spróbuję zmniejszyć prędkość wydruku. Na ten moment prędkość wydruku to jest 25 mm na sekundę. Dodatkowo tutaj w opcjach zmniejszyłem ten napęd, znaczy tą prędkość drukowania na 60%. I jeszcze wydaje mi się, że może to być za szybko. Także będę eksperymentował dalej. Może mi się to w końcu uda. Ale powiem wam, że widzę, że to jest trudny materiał. Tu jest taki nieudany wydruk. Wszystko się... To jest malutkie takie kółeczko gumowe. Widać, że to jest taka struktura, z tego się zrobiła porowata, półprzezroczysta, można powiedzieć. Tu jest kilka warstw ułożone. Więc no, trudny temat. Zobaczę, czy uda mi się to ogarnąć. Jeżeli tak, to powiem wam, jakie ustawienia w końcu zaskutkowały. Słuchajcie, na ten moment zmniejszyłem prędkość drukowania do 40%, mimo ustawienia 25 mm na sekundę. I dopiero widzę, że chyba zaczyna to wyglądać sensownie. No, będę dalej kombinował. Ale kluczowe, widzę tutaj w tym drukowaniu z gumy, jest prędkość. Widzę, że ten materiał po prostu przez tą dyszę ma ciężko się przedostać, mimo wysokiej temperatury. Na ten moment drukuję na 237 stopni. Producent zaleca od 220, tam kilka do 245. No, można by jeszcze podnieść, powiedzmy, do 240. 245, ale już tak trochę kombinowałem i to niewiele daje. Jednak ta prędkość ma większe znaczenie. Czyli po prostu materiał jest dość oporny przy przechodzeniu przez dyszę 0,4 mm. No, zobaczymy, jak to się uda dokończyć. I spróbuję jeszcze później drugi raz spuścić jeszcze z mniejszymi ustawieniami. Pokombinuję też jeszcze z przepływem, bo to też może mieć jeszcze wpływ. Słuchajcie, spowolniłem wydruk do 30%. Podniosłem temperaturę do 240. I pomału widzę, że chyba zaczyna wyglądać sensownie ten wydruk. Także odbywa się on teraz naprawdę bardzo powoli. Teraz może widać troszkę lepiej. Ciężko tam zajrzeć pod tą głowicę. Ale widzę, że już teraz jakby ta struktura jest taka bardziej jednolita. Mniej taka gąbczasta, porowata. No, nadal kombinuję. I jak dojdę do ładu, to na koniec może zrobię porównanie, bo tam na pewno będę tą rolkę drukował jeszcze przynajmniej jedną.
jak to wychodziło na początku, a jak na końcu. Czy to jest duża różnica, czy nie? Żeby tutaj przede wszystkim nie robiły się te pętelki, tak? Czyli żeby ten filament nie wychodził bokiem, ponieważ on... żeby wam to pokazać, tutaj się robiła taka pętelka. Nie miał siły tam wpychać dalej, tylko po prostu wychodził tutaj bokiem. No i tu jest to problem. Gdzieś to tutaj ciężko jest pokazać, ale może mi się tu uda. U mnie ten odcinek między rolkami, a później już wejściem do tego Bowdena jest dosyć krótki. Mimo wszystko ten filament jest na tyle miękki, że wyłaził bokiem. No trudno, no podobno tutaj jak jest ten napęd bezpośredni jest dużo lepiej. Chociaż też tam nie jest, też tam jest pewna odległość między tymi rolkami napędowymi, a wejściem do głowicy, także kwestia tutaj tego Bowdena, no nie jest bez znaczenia, ale na pewno prędkość ma największy tutaj wpływ. No wydruk leci. Obserwuję i zobaczymy jak to się skończy. Niestety nie mogłem cały czas kontrolować wydruku i patrzeć i pilnować. No i to co wspominałem. Powstała pętelka. Ten filament jest na tyle elastyczny, to jest praktycznie jak gumowa uszczelka. To jest bardzo miękkie. No i powstała pętelka, koniec. Głowica przestała dostawać filament. I na tyle się skończyło. No jest to wydrukowane w miarę. Jeżeli uda mi się dokończyć wydruk, no to o coś takiego chodziło. Będę próbował dalej z ustawieniami. Spróbuję zmniejszyć przepływ, ponieważ gdzieś tam wyczytałem, że ma być 120% i prawdopodobnie to jest problem. Wrócę z powrotem do ustawień 100% przepływu, żeby tutaj nie przepychał ten filament się aż w takiej ilości i zrobię prędkość druku 10 mm na sekundę i puszczę, będziemy obserwować co się będzie działo. Do 3 razy sztuka. Dwa nieudane wydruki, jeden praktycznie od razu zepsuty, drugi no mniej więcej może połowa, ale też walka z tym była, pokazywałem tą pętelkę, która powstała. W końcu wydruk jeden już jest skończony, drugi w tej chwili się jest w trakcie i powiem wam, że w końcu ogarnąłem te ustawienia. W tej chwili drukuję na 240 stopni. Stolik 50 wystarczy. Prędkość 70. I teraz jeszcze wam włączę tutaj. No właściwie tu już nic więcej nie widać, tak? Tu jest wszystko widoczne na tym ekranie głównym. I widzę, że teraz jest ok. Przepływ jest na 100%. Gdzieś tam wyczytałem wcześniej, żeby zwiększyć przepływ i to był błąd. Ten filament nie był w stanie w takiej ilości przechodzić przez dyszę i no i po prostu tutaj na tym ekstruderze się robiła pętelka. Jest to elastyczny element, filament, więc robił się tutaj taki w tym miejscu, się zdejmie to pokrętełko, to tutaj wychodziło bokiem wszystko. Dobra, no na razie drugi wydruk idzie. Jak się zakończy, to pokażę wam jak to wyszło.
No nie są to gładkie wydruki, one są takie jakby porowate, taki jakby troszeczkę ten materiał jakby taki jakby spieniony, jakby coś takiego, ale ma swoją elastyczność, jest dużo twardszy po wydrukowaniu. Ta żyłka, ten sam filament wydaje się bardzo miękki, natomiast po przejściu przez głowicę, przez tą temperaturę 240 stopni i później ostygnięciu jest dużo twardszy, co akurat nie jest złe, ponieważ ten filament jest bardzo miękki, a te gumowe kółeczka, które potrzebuje, wcale takie miękkie nie muszą być i one właśnie są takie akurat dosyć twarde. Może dlatego, że też wypełnienie użyłem 100%. To są kółeczka do odkurzacza, więc one nie muszą być jakieś takie super miękkie, więc gdyby ktoś chciał je bardziej zmiękczyć, to prawdopodobnie musi użyć wypełnienia mniejszego i wtedy będzie sprawa załatwiona. Dobra, jak się skończy wydruk, pokażę Wam, jak to wyszło. Także muszę chwilkę poczekać tutaj. Ile jeszcze? 1,5 godzinki jeszcze będzie się to wydrukowało. Okazuje się, że do 3 razy sztuka. Pierwszy wydruk po lewej, drugi w środku, trzeci po prawej. Jest to takie kółeczko do odkurzacza, do szczotki. Od dołu ładnie się przykleiło. Powiem szczerze, nawet w momencie, kiedy stół już ostygł całkowicie, to jeszcze dosyć mocno się trzymało. Struktura taka, jak widzicie, no taka porowata. No może tutaj na tym przybliżeniu może to wygląda tak dosyć jakby bardziej uwypukla się ta struktura. Generalnie nie jest tak źle, ale powiem tak, no wydruk zrobiony i kółeczko jest, tak? A tak, to by był problem, skąd takie kółeczko wziąć. Tak jak mówiłem, jest to dosyć twarde, ale ma swoją elastyczność taką zachowaną, z tym, że mówię, dużo, dużo bardziej twarde niż sam filament. W komentarzu zapiszę Wam parametry, na jakich to wszystko było drukowane, żebyście mieli jakiś tam punkt odniesienia. Możliwe, że będziecie mieli innej firmy filament. A napiszę też jeszcze, co to za filament był, jakiej firmy. No, piszcie w komentarzach, jak Wam to się udaje, jakie dajecie parametry, jakie macie wydruki. Może ktoś ma jakiś link do swojego wydruku. Chętnie popatrzę, porównam, bo nie jest to łatwy temat. Także tymczasem w komentarzu podam parametry. Do zobaczenia, zapraszam na pozostałe moje filmiki, nie tylko o druku 3D. Mały dodatek, wydrukowany taki troszeczkę większy wydruk niż tamte kółeczka. To jest taki uchwyt do rury do odkurzacza. Wyszło całkiem dobrze. Tutaj widzicie taki paseczek. To były moje kombinacje z jakąś tam temperaturą, z czymś tam jeszcze, z prędkością i tak dalej. Wszelkie różne kombinacje z ustawieniami, które tam gdzieś podam w opisie, kończyły się właśnie zapychaniem, jakimś tam, no, generalnie tutaj zawijaniem tej pętelki na ekstruderze, także. No, jestem zadowolony. Tego elementu akurat nie da się kupić, więc jest okej. Okay.